Siemanko wszystkim, nazywam się Michał Matryc Królik. Należę do charakternej rodziny, jakim jest charakterny team. Cieszę się, że jestem z nimi, że się wspieramy. Aktualnie znajduję się na Mistrzostwach Polski, gdzie przyjechałem zdobyć kolejny tytuł w nowej kategorii wagowej. Także zachęcam wszystkich do oglądania. Następnym, kolejnym etapem jest DSF Kickboxing Challenge w Nowym Sączu, gdzie będę walczył z Czechem. Także zapraszam wszystkich na to wydarzenie. Charakterny team, cieszę się, że do nich należę, wspieramy się nawzajem. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam całą charakterną załogę. Serdecznie, moje nazwisko Kostka, jestem trenerem kadry polskiej Low Kick pod PZKB. Już w tej chwili jesteśmy na Mistrzostwach Polski Low Kicku w Nowym Targu. Dosyć dużo zawodników przyjechało w tym roku na te mistrzostwa. 270 zawodników było zgłoszonych, ponad 300, no ale 270 dojechało, a więc zapowiadają się dobre walki. Co mogę powiedzieć, jest kilku zawodników z PAKO. W tej chwili czekamy na walki. A co do planów zawodników, którzy toczą walki zawodowe, tak jak na przykład Michał Królik, w tej chwili jest też na Mistrzostwach Polski, czeka na walkę. Koniec kwietnia ma walkę w Nowym Targu na DZF-ie. Tydzień temu Kamil stoczył obronę pasa na DZF-ie w Mysłowicach z Lidą. Oczywiście obronił pas. Odpoczywa za tydzień, czwartek ma operację kolana. Już był problem z tym kolanem przed walką, ale zdołaliśmy tę walkę wygrać i co operacja, i czekamy na dalsze propozycje. Z tej strony Piotrek Sokół. Jesteśmy na Mistrzostwach Polski Low Kick. Jestem po jednej walce, 1-16, wygrana na punkty. Czekam na następną walkę, ćwierćfinałową, wieczorkiem. No i mam nadzieję wygrana w planach. Jutro półfinały i finały. No, poziom z roku na rok jest coraz więcej dobrych zawodników, także dobrze oceniam ogólnie. Jest wysoki. Najbliższe plany moje zawodowe, za 3 tygodnie najbliższy DSF w Nowym Sączu, DSF 22, Droga Wojownika. Wystąpię tam w meczu Polska-Niemcy. Zapraszam wszystkich 26 kwietnia do Nowego Sącza na galę. Trzymajcie kciuki, dopingujcie, oglądajcie. Serdecznie, Piotrek Nasulewicz, trener kadry narodowej Kicklight, jeśli chodzi o kickboxing. Witam Was, wszystkich widzów. Słuchajcie, jesteśmy teraz na Mistrzostwach Polski w Low Kicku. Impreza najważniejsza dla kickboxerów, którzy trenują formułę Low Kick. Poziom zawodów jest bardzo wysoki, bardzo dużo zawodników. Tak jak pewnie niebawem też zobaczycie w relacji. Z roku na rok jest coraz więcej i przybywa też zawodników z charakterem, z takim animuszem jak właściciele firmy charakterni. Jeśli chodzi o prywatne plany, mamy zamiar tutaj po kolejnym projekcie, którą realizowaliśmy sobie, charakterni Fight Night w Opocznie. Jeśli chodzi o formułę kickboxing i formułę K1, mamy nadzieję zrobić kolejny projekt z okazji Dnia Dziecka, tym bardziej tym razem zająć się tymi najmłodszymi szkrabami, żeby oni też pokazywali ten swój charakter, ten patriotyzm i to wszystko, czym my się wszyscy kierujemy. Witam serdecznie. Poziom zawodów bardzo wysoki. Jak widzimy, walki są toczone na bardzo dużym tempie. Bardzo mi się to podoba. Częściej możemy spotkać oczywiście na zawodach i na galach, gdzie walczą zawodnicy w formule Muay Thai, ale ostatnio z racji tego, że rozwijamy tutaj nasz klub w Tarnowie, coraz częściej pojawiamy się także na zawodach w formule kickboxingu K1. Fantastycznie, super turniej.
najbliższe plany nasze jako Taijimu, no to są starty amatorskie, zawodowe w formule Muay Thai, ale również tak samo za niedługo będziemy coraz częściej się pojawiali na tych amatorskich zawodach w formule kickboxingu. Siema, cześć, witam. Znajdujemy się na Mistrzostwach Polski Low Kick na Wytargu. Ja od dawna powtarzam ten slogan, że poziom tych mistrzostw z roku na rok jest coraz wyższy i w ogóle dzisiejsze walki jestem w stanie się pod tymi słowami podpisać. To jest, że tak powiem, w cudzysłowie tylko Loki, bo takim oczkiem w głowie jest K1, który odbywa się za parę tygodni. Jedno, czego mi brakuje, to trochę większego rozgłosu medialnego. Chciałem tylko przypomnieć, że kickboxing stał się dyscypliną olimpijską i uważam, że ten zawodników i ich rozgłos powinien być coraz to większy. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Zaborowski Patryk, jestem trenerem kadry narodowej Kicklight Seniorów. Tutaj mam przy sobie mojego jednego z najlepszych zawodników młodego pokolenia kickboxingu, Armina Wilczewskiego z Armii Wilczewskiej. Miło nam jest poinformować wszystkich kibiców, że wstąpiliśmy poczet członków grupy Charakterni. Jest nam niezmiernie miło, niedługo zobaczycie nasze nowe wyzwania, nasze nowe gale zawodowe, w których będzie uczestniczyć właśnie ta marka. Jeżeli chodzi o poziom dzisiejszej rywalizacji, jest ona bardzo wysoka, tak jak zawsze w dyscyplinie low kick, która charakteryzuje się bardzo długim dystansem, przemyślanymi akcjami. Jesteśmy zadowoleni z poziomu rywalizacji sportowej. My z Kartus tutaj ze stolicy Kaszub przywieźliśmy 6 zawodników, 2 juniorów młodszych. Na chwilę obecną mamy 2 półfinały i 1 finał tutaj właśnie z Arminem Wilczewskim. W walkach seniorskich mamy 2 ćwierćfinały. Czekamy na wejście w strefę medalową w dniu jutrzejszym. Mamy jakieś aspiracje tutaj, jeżeli chodzi o low kick. Kilkanaście razy stawaliśmy na podium i w kicklajcie, i w low kicku. Jesteśmy bardzo silnie związani z tą formułą. Cieszymy się, że razem z grupą Charakterni możemy się rozwijać, że grupa Charakterni może nam pomagać w realizacji naszych planów.